Siemanko, cześć, witamy was bardzo serdecznie na kanale Vape Tech Poland. Cześć, witamy was w kolejnym odcinku. Tydzień temu was nie było, mam nadzieję, że nie macie depresji, ale już z powrotem jesteśmy. A nawet jak macie, to już nie powinniście mieć, bo jesteśmy. Są nowe odcinki na kanale Vape Tech Poland. Dzisiaj zmieniamy oficjalnie nazewnictwo Vape Tech Poland. Nie Vape Tech Poland. Vape Tech Poland. Czyli witam was na kanale Vape Tech Poland. O, ale masz fajny produkt, skąd? Z Vape Tech Poland. Vape Tech. Dobra, poproszę liquid od Vape Tech Poland. Vape Tech. Dobra, co dzisiaj będziemy robić? Jak widzicie po tytule, będziemy zajmować się jednorazowymi e-papierosami. Dark Bar, ale warto powiedzieć, że jest to produkt przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich i ten film przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. My również jesteśmy przeznaczeni tylko dla osób pełnoletnich. W związku z tym, jeżeli nie masz 18 lat, to odejdź. Żeby nie powiedzieć, tylko wypierdalaj. Chyba, że masz 17, jesteś do brudu po. Jak wypierdalać z tego odcinka? No, rekomendowałbym zamknąć i internet. Pizdę. Czyli musisz po prostu wziąć myszkę na maksa w prawo, w górę i kliknąć lewym przyciskiem myszy. Wtedy cię... wypierdol rzutek z oku. Jak to kompa wyrzuć, kurwa, bo gniesz przed tym komputerem jak zwykły pet. A mógłbyś, wiesz co, teraz robić książki czytać i myślisz, że co, że książki ci nie przydadzą? Cioto. Dobra, już was nie obrażam. Tam... No ale po prostu macie, kurwa, zapierdalać, a nie siedzieć gnić przy tym komputerze zasrany. Tak, a oglądacie, pracujcie, kurwa, nad sobą. Nas oglądacie. No do tych, że marnujecie czas, to oglądacie nas, a jeszcze dodatkowo oglądacie swoje zdrowie na pewno, bo... Bo oglądacie papierosy. Co to, kurwa, ma być? Więc pamiętajcie, że wapowanie to jest zło. Życie jest dobre. Właśnie tak. Lub życie to jest to. Jak wolicie, kto co chce, ten wybiera. Mogę wybrać ja sobie? Ja wybieram życie. Smak, który chcę przetestować? Zdrowe. Albo dobra, losowanie zrobimy, co? No nie, może najpierw powiem w ogóle, co to jest. Może ktoś nie wie jeszcze. Chciałem wam powiedzieć, co? Że jednorazowe papierosy Dark Bar. Jeśli nie wiesz, co to jest, to napisz, zanim zaczniemy odcinek, teraz w komentarzu, że nie wiesz, że nie słyszałeś i nie widziałeś tego. Ja myślę, że nie ma takich osób ogólnie. Jednorazowe papierosy Dark Bar. Ile jest jednorazowych papierosów Dark Bar? Jest 15 smaków i dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie takie losowanie, bo pan Adrian nie testował po większości smaków. Ile próbowałeś? No jeden, ale no. Jaki? Czekaj, zaraz ci powiem, jak mi pokażesz? Powiedział, że... Adrian był w delegacji przez miesiąc z swoimi, kurwa, mężami i... I stara go zamknęła w pokoju, więc dopiero teraz będzie je sprawdzać. No czyli dokładnie, jeżeli chcecie zobaczyć moje węże, zapraszam na Księgę Dżungli. Tak, możecie tam zobaczyć węże. A... Nie tylko moje. A jeśli chodzi o Pink Lemonade'a, to jego w takim wypadku odrzucamy, bo jest jeden ze smaków, ale on go testował. I mam tutaj 14 w tym momencie smaków. Już nie będę wam czytać, możecie sobie wejść na naszą stronę internetową, tam dla poglądu są te smaki. Jest ich bardzo dużo. Jest ich w chuj ogólnie. Mogę sobie jeden wybrać, który bym chciał najbardziej, a reszty wylosujemy? Dobra, no. Ten bym chciał spróbować. Czyli jaki? Blue Ras Lemonade. Czyli pierwszym smakiem, który pan Adrian wylosował, jest Blue Ras Lemonade. I na czym ten film będzie polegać? Będzie on je po prostu oceniać. A jeśli chcielibyście, bo już wpadłem na taki pomysł ostatnio, zrobić taki odcinek, że na przykład bierzemy kilka różnych e-papierosów, na przykład o smaku energetyka i sprawdzamy, który jest najlepszy z zawiązanymi oczami i zobaczymy, jaki wybierze. Niekoniecznie musi być nasz. No i zrobimy na przykładzie kilku smaków. Co wy na to? Łapka w górę. Brzmi nieźle. No, brzmi nieźle. Byłbym ciekaw, czy wybrałbyś właściwego. I oni robią takie testy właśnie. Byłbym ciekaw, czy wybrałbyś właściwego e-papierosa. Więc zobaczymy, jeśli chcecie. Rozumiem, że napiszcie... to tylko nasz. No tak. W teorii, ale nie oszukiwalibyśmy, bo my nie. No nie, no to nie oszukujemy. Trzeba by, no, takich rzeczy. Który jest najsmaczniejszy. Czyli mamy Blue Ras Lemonade'a, no i teraz weź, wybierz, nie patrząc, jedną sztukę najpierw. O kurwa. O to. Dobra. Czyli wybrałeś Litchi Ice, to jest smak numer 2 i wybierzemy sobie 5 smaków, które Adrian przetestuje i coś o nich opowie. On jest serio osobą, która nie testowała. Nie, serio. To jeden ten smak to tylko dlatego, że była sesja zdjęciowa. Nie próbowała i go, dlatego go jakby w ogóle nie wie, czym to jest, więc będzie mogła ocenić. I to tak będzie mogła ocenić tak szczerze. Apple Peach. Dobra, no to jest dawaj. Fajnie. Dobra, to ja ci już wybiorę dwa. Albo nie będę ci wybierać, bo ja presowałem wszystkie, to mógłbym wybrać te, które najbardziej mi smakowały. No weźmy ten z brzegu. Cotton Candy. Też chciałem go spróbować. Cotton Candy. Bo spotkałem się z różnymi opiniami. No i jakieś... może. A właśnie, a propos opinii, to chciałem powiedzieć, że jest to pierwszy nasz produkt, który no nie ma złej opinii.
Nie spotkałem się jeszcze. Cotton Candy? No, tylko Cotton Candy miał takie, że... No właśnie, że ja niektórzy pisali, że albo nie smakuje, albo że średni, albo że taki... O, tylko że ogólnie Cotton Candy jest takim, no dosyć specyficznym smakiem, no, bo jarasz wadę cukrową. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę smaków, szczerze nie spotkałem się z złymi opiniami. Jestem bardzo zaskoczony, bo obawiałem się co po niektórych smaków. W wielu tych smakach jest standardowo taki ice cooler, który bardzo się przyjął w jednorazowych papierosach. Natomiast no, wiele osób chwali sobie za to, że na przykład nie są za słodkie. I rzeczywiście jest to prawdą, że nie są za słodkie, są odsłodzone delikatnie i dzięki temu na przykład nie ma, po wielu jednorazówkach jest coś takiego, że jak się zaciągniesz, to zostaje ci takie w buzi gówno cukrowe. Mhm. Nie, no tak serio, taka... Nie chcę tego mówić. Zdrowa, krwawa pluwocina. No, pluwocina zostaje. No i ona jest przejebana, niefajna. Więc dobra, tutaj tego nie ma. Czytać, jakie mam smaki wylosowane? No już mówiłeś przecież. Dobra. Okej, no to... Chyba ostatniego nie mówiłeś. Ostatni jest Blueberry Sour Raspberry, jeśli nie mówiłeś. No ale w każdym razie będziemy sobie na bieżąco mówić. Powiedz mi, stary, w jakiej kolejności, bo myślę, że to trzeba od no dobra, to zacznij od najmniej intensywnych. Okay. One wszystkie są zajebiście intensywne. Więc od pierwszego zaczniemy od Cotton Candy. Tak prezentuje się pudełeczko, a zresztą dobra, ty się zajmij prezentacją tego, jak w ogóle rozpakowuje się. No pudełeczko wygląda, no są piękne, no akurat jak chodzi o opakowania, to mamy kurwa najlepsze na rynku, nie ma ładniejszych, bez kitu. Zdecydowanie też tak sądzę. Nie ma ładniejszych, więc... Nie spotkałem jeszcze ładniejszych, powiem wam, najładniejsze. Powiedzieć. Dobra, wyciągamy, oczywiście jest elegancko zapakowany. A więc tak, wyjąłem sobie, tak wygląda nasz dark bar, wyciągamy tutaj są kondomki zawsze, góra-dół, bo kondomki są potrzebne. Uszczeleczkę wyjmujemy. No czuć za... Co zapach? Ale pachnie bardzo ładnie. Zapach czego czuć? No tego. Dobra, spróbuję pierwszy. Czemu ty pierwszy? No dobra, to masz. Cotton Candy. Ocena... Pierwsze testowanie. Co powie? Jak myślicie? Odpowiedź A. Dobre. Odpowiedź 2. B. Kurwa. Bardzo dobre. I odpowiedź C. Nie no, kurwa, nie smakuje mi. Nie wiem, jak dla mnie spoko. Myślałem, że to będzie bardziej mdłe. To nie jest w ogóle mój smak, bo to nie są w ogóle ale to moje w na przykład smakuje. Klimaty. Bo to nie jest mój... Jest mocny, to ty wiesz, to nie jest mój jakby typ smaku. Jest mocny ice, ale on ma taki zajebiście specyficzny ja smak. Ja gumę, to ja i tak mam ice'a przy wszystkich. On ma taki zajebiście specyficzny, ale no jest słodki, tak, jest... taki fajny smak. To nie smakuje jak wata cukrowa do końca, bo nie da się to zrobić cukru. To smakuje jak smakowy cukier jakby. To smakuje tak bardzo specyficznie i ma, zostawia taki ale nie jest ciekawy, ale takie właśnie nie coś. Jest tak słodkie, żeby było mulące. Ja myślałem, że właśnie takie będzie, że jako wata cukrowa, że to będzie takie mdłe już po trzech dymach będzie taki... Nie, to nie jest, ja to przejarałem całe, nawet ze dwie takie sobie wyjarałem. Cotton Candy pomimo tego, że to nie jest mój smak i zdecydowanie to jest taki odstający najbardziej smak z całej linii pod kątem na przykład sprzedaży, bo cieszy się najmniejszą popularnością, ale powiem wam, że nie, jak ktoś nie szuka nowych doznań, to... Nie jest zły, no na pewno się wyróżnia względem wszystkich innych smaków, bo nie przypomina to ani żadnego owocu, ani nic. No to jest, no kurde, no można by strzelać, że to smakuje mniej więcej jak... Jakbyś miał moc ocenić? Napalisz się tym? No. Tak? No, tamtym ja się napalałem. No, ja ściągam sobie szybkie 5 na przykład, ja już mi się... No, sole nikotynowe mają to do siebie, bo to jest, oczywiście, o tym nie powiedziałem. To wygląda w ten sposób, że to jest jednorazowy papieros, więc nie mamy tutaj nic. Rozpakowujemy go i wapujemy. Natomiast jeśli chodzi o samą moc, to jest to standardowo 20 mg nikotyny na mililitr. Jednak nie jest to standardowa nikotyna, a są to sole nikotynowe, więc... Ja to mam ocenić w skrócie, skali, tak? No. Więc w skrócie, to jest coś takiego, że... Jakby trochę inaczej jest przyswajana ta nikotyna i bardzo te sole nikotynowe i bardzo często się mówi, że szybciej się człowiek podobno napala. Ale oczywiście te próbki na test na film nie mają nikotyny. Nie wiem, no, oczywiście. Żeby nie było. Jedyne wyprodukowane bez nikotyny. Kurwa, specjalnie zrobiliśmy 5 takich sztuk. Dobra, łącznie tam było 14 i 15. 15 sztuk bez nikotyny. Teraz się zastanawiam, jak to ocenić, bo wiem, że na pewno to nie są moje smaki. Tak samo jabłko to nie jest mój smak, więc on też nie będzie jakoś wysoko. Dobra, kurwa, dawaj jabłko. No, tak lecimy, żeby później... No dobra, no to poprzedni unboxing na... Ja teraz sobie. Powiedziałbym... Folika albo typy. Poniżej 5 bym... Twoja stara w ciąży 20 lat temu, bo... Ja bym powiedział, że takie... Takiego gamonia właśnie można... No, 6,5. 6,5 bym powiedział tamto. No, żartowałem oczywiście, jesteś super gość. Kurwa, chujowo, że spojrzałem, że to jabłko. No dobra, to ci nie będę już pokazywać teraz. Zrobimy tak. I będziesz zgadywać przy okazji. Ja, jeśli miałbym ocenić Cotton Candy, to dałbym
ósemeczkę. No już dziesiątki nie dam, ani dziewiątki, ale ósemkę taką sztywną bym dał. Tylko dlatego, że nie każdemu może smakować, więc żebyście nie myśleli, że... Bo tak sam sobie to dałbym 10. Bo tylko od Tonkendy nie lubię jabłka. To jest apple pitch. Wiem, czuję. W ogóle to jest takie fajne, że czuć jabłko na pierwszy strzał, a później przy wydychaniu tak no, wygładza całość. Jest soczyste to jabłko. Pitch. No ja wiem, no ale smakuje jabłkiem. Jest jabłko tak soczyste, jakbyś je jadł. Nawet ja czuję tutaj wodę z tego jabłka. Nie, to prawda, akurat czuć naprawdę takie prawdziwe jabłko. Miąższ czuję. Miąższ czuję. No ale dobra, to mówisz, że... Tu bym dał 7. 7? 7, bo nie lubię jabłka. Jeśli lubicie jabłko, to jest idealne jabłko. Mogę wziąłem do filmu, nie lubię jabłka. Ja też nie lubię jabłek, a wiecie czemu? Bo mam strachy po jabłkach, ale na szczęście po tym nie, więc jak ktoś ma ten sam problem co ja, czyli jak zje dwa jabłka, to kurwa ciśnie na kibel, to polecam to, bo wtedy jesz jabłko, ale nie jesz jabłek. Kurwa, co ja powiedziałem, polecam? Nigdy w życiu nie polecam. Odradzam, ale jak już jesteś uzależniony od tej okropnej używki, ale najgorszej tak, na świecie, lepiej to... się nie postrać niż postrać. Dobra, teraz nie patrz. Przetestuj. 7 na 10. No ja tutaj to bym dał akurat dziesiątkę za to soczyste jabłko. A ja po prostu jestem fanem jabłek, ale nie mogę jeść jabłek, a potem nie ma sechaczki. Ciężko powiedzieć po zapachu. Nie wiem co ci dałem, bo wyrzuciłem opakowanie. A pójdę tam, będziemy sprawdzać. Jest na odwrocie. Bo ja wam to jest. Bo ja wam nie pokazałem. Wiem co to jest. Co? Blueberry. Nie wiem. Nie. Musi być blueberry. Nie jest blueberry. No ale jakby w tym klimacie blueberowskim. W ogóle nie pokazywałem wam jak wyglądają te jednorazówki. Ale standardowo, czarne, zwykłe, fajne, z diodką na dole. Jak coś, jakby ktoś pytał co oznacza na samym końcu dioda niebieska z pyszką dla mnie. Krotnie migająca to po prostu, że rozładował ci się. Wiem, to jest ten co chciałem spróbować. Tak? Też nie. Lemonade coś? No, ale to jest po prostu, blueberry są raspberry, tak? Tak, to jest blueberry soul raspberry. No to jakby tak, ale no jeszcze tam no, soul raspberry. No tak, no ale mówiłem, że o ten smak mi chodziło od razu. Jak oceniasz? Zajebisty, ten jest w chuj dobry. To jest właśnie mój klimat, ja o takie smaki lubię. To są takie owoce leśne, jakieś, no. O takie rzeczy, o to mi smakuje mega. Tutaj dam dychę. I na dole ciemno. Na dole macie też przepływ powietrza, taką małą dziureczkę, którą można sobie w teorii zatkać palcem przypadkiem. Natomiast, no, ale to przypadkiem tylko. No nie wiem kto tak jara, wiesz, jednorazowy. Ale tak też można. I tak się nie zatyka, no. Trzeba było tak konkretnie palca przyłożyć. No to jeśli chodzi ogólnie o smaki, które są takie leśne, ja uważam, że wszystkie są na dziesiąteczkę. No ale ja też bym to ocenił na dziesiątkę. Sorry, że tak oceniam dobrze, ale... Ale nie wiem co. Jak widzicie, ja naprawdę obiektywnie patrzę. Mi na przykład, tak jak ja nie lubię jabłek, nie ocenię jakoś bardzo wysoko jabłka, mimo że jest zajebistym jabłkiem. W ogóle jak długo tego nie jarałem, to tak fajnie tutaj coś taką jakąś... Kurwa, nie wiem. Może po mnie po prostu lepiej smakuje. Co myślisz? Nie, kurwa, dobre to. No, dobre. Mm. Tak, tutaj daję dziesiątkę z czystym sumieniem, naprawdę jest. Dobra, to teraz damy coś prostego, co powinien ogólnie zgaść. Zgadnąć oczywiście, kurwa, sprawdzę nasz język polski. Co powinien po prostu wiedzieć, ale czy wie, to się okaże. Złap. Tak jak lubisz i spróbuj. Litchi. No, kocham litchi. To jest specyficzne. Jakby ja, od razu wiadomo, że to jest litchi. Ja wiem na przykład, że masa ludzi nie lubi litchi. Ja uwielbiam. Ja uwielbiam i w sokach lubię litchi. Pamiętajcie, nigdy nie jarajcie po sobie, a jeśli jaracie, to ze swoimi własnymi ustnikami. Na przykład tak zdarza się tak, że nie wiem, w swoim domu macie wspólnego papierosa ze swoją na przykład kobietą i psem, no to wymieniajcie te ustniki. Przynajmniej po analnych pieszczotach. Psa. No wiadomo. No przecież nie twoich. No to jest kurwa. Ja uwielbiam litchi, uwielbiam nasze litchi w ogóle, więc to wiadomo było, że o to będzie. To dla mnie jest, ja bym to ocenił na 11. A ja na przykład bym to ogólnie pomimo tego, że jest specyficzne i że uważam, że jest dobre, to ja bym dał 8 temu. Bo mi to tak nie smakuje. Mi to w chuj smakuje, serio. Dla mnie ale to tak właśnie jest, że rozpierdol. Tyle gustów, co tyle ludzi na świecie. No, nie, to się mówi, gust jest jak dupa, tak? Tak, każdy ma swoją. No to prawie to samo powiedziałem, tylko w innym znaczeniu. Dobra, pamiętasz ostatni smak? Pamiętasz pewnie, jaki powinien być. Ten lemoniada, ta? No. To pamiętam, no. Nie, mango. Nie, coś, mango. Mango.
Powiem wam, że ogólnie jeśli chodzi o jednorazówki, bo cały czas słyszę i dużo osób pisze i mówi, że nie mają one zupełnie żadnego sensu, bo w teorii tak jest. Ale z drugiej strony, jednak trochę tak, na przykład na imprezkę, ale i nie. No dokładnie. Na przykład na imprezkę, to naprawdę ma to sens. Jeżeli ktoś nie wapuje non-stop i chce sobie po prostu przypyrcieć, to sobie kupi jednorazowe i ma wyjebane. Więc no, to ma plusy. Na pewno widać, że wśród osób takich zamożniejszych, takich co mają pieniążki przy sobie, widać te jednorazówki. Uwaga, testuję. Ale ogólnie po prostu fajnie czasem nawet sobie wziąć na jakąś imprezkę, ja tak mam. W chuj dobre. Tak? A co to jest w ogóle? No Blue Lemonade. Niebieska malina. Niebieska malina. Dobre, to jeszcze lepsze niż lemoniatka. Lemoniatka. To blueberry. Niebieska malina. Pokaż. O to jest, a to jest takie, to smakuje jeszcze... No, inne doznania w ogóle. No jak lemoniada, ogólnie no, to mi trochę serio, przypomina. To smakuje jakby to było gazowane w ogóle. Berry Lemonade mi trochę to przypomina. Jakby ma podobną lemoniadę. W sensie podobnie to smakuje, bo jakby lemoniada jest. Mega dobre. Czuć, że to jest właśnie taka lemoniadka. No dobra, ale oceniałeś poprzedni smak, a oceniałeś, mówiłeś, że 11 na 10. No to też jest dobry, też mi smakuje. Chociaż no ja go przygotowałem już. Ja go dam porówno z ostatnim. Ale z Litchi. On chciał jeszcze spróbować Energy Ice'a, więc tak, zrobimy tak, chciałem że... Chciałem jeszcze spróbować, dlatego że spotkałem się z bardzo dobrą opinią. Pisali do mnie na Priv ludzie, że jedyny energetyk, który naprawdę jest dobry. Pisali, świetny, on mówił, no, dobry. Mhm. A ja mówię, no raczej. Bomba. Nie, tak naprawdę nie odpisałem. Nie, szczerze, no, odpisałem ten, dobra. Diabełkiem i łapą. Proszę sobie przetestować. Energy Ice. Co to znaczy? Energetyk z ice'em. Nic więcej. Po prostu energetyk. A ja na przykład nie jestem fanem energetyków. I ogólnie prawdziwych to jestem fanem, ale nieprawdziwych. Takich z wapowania. Ja też nie jestem fanem. Bo to jest tak jak cukierki lodowe, jak guma balonowa. Rzadko kiedy w ogóle zdarza mi sięgnąć. Mogę wam zdradzić pewien taką anegdotkę powiedzieć. Kiedyś powstał taki aromat. Energetyk. Nie pamiętam z jakiej firmy, ale był czerwony. No ale to jest kurwa energetyk taki po prostu. No on smakuje naprawdę, ale właśnie opowiem wam anegdotkę. Smakował strasznie, okropnie. I zawsze mi tak brzuch napierdalał po nim, jak go jarałem. Tylko ja rzucę takiego. No, ale czerwony. Jakim? Czerwony był i on tak zabarwiał w chuj, że się robi taki brudny. To ogólnie z reguły w ogóle energetyki kiedyś były. Takie czerwono... Nie pamiętam, czy czerwono-żółte, to było tak, czy żółte, czy to czerwone. To było tak fatalne. Ale na pewno energetyka miałem czerwonego kiedyś, no. Tak, bo to wszyscy mieli wtedy. No, w sensie nie był taki intensywnie czerwony, tylko po prostu był czerwonawy. Taki, no taki brudny jakby. No, to pamiętam. Kiedyś były różne płyny. Kiedyś w ogóle aromat kosztował 3 zł. Nawet pewnie nie wiecie, bo nie wiecie. Jakby się ocenić dobre. Energetyka? Bardzo dobre. Jak na ja energetyka to w ogóle bym ocenił na chuj wie ile. Ogólnie powiem ale wam, jako moje gusta ja bym to ocenił na takie 8,5. Ogólnie powiem wam tak. Jeśli chodzi o dark bary, no to decyzja należy do was. To już wy możecie ocenić i napiszcie w komentarzu. Myślę, że jest trochę widzów już, którzy jednak testowali te dark bary. One są już mniej więcej 3 tygodnie na rynku albo 2. Od 3 do 2 tak właściwie, zależy w którym sklepie, więc myślę, że wiele osób z was już je testowało. Fajnie będzie jak wejdziecie w komentarz i napiszecie na przykład ale chujowe, albo ale dobre, albo genialne, albo najlepsze na razówkę jaką potestowałem, albo ale gówno. Powiem wam tak, tak wiesz, jak ocenianie, ja oceniam 5 smaków i jak widzicie nie wszystkie są na dychę i tak naprawdę dobra, gdybyśmy masz, oceniali wszystkie, nigdy w życiu bym nie ocenił wszystkich na dychę, dlatego że nie po to robimy tyle smaków, żeby każdy każdemu smakował. No to jest tak, że mango. Każdemu smakuje coś. Mango jest też zajebiście specyficzne, tak? Znaczy specyficzne, w sensie ale jest jak mango. Silny aromat. Ale ma, jest od razu czuć, tak patrz, jakbyś, mango od razu. Wiem, no, ale jest jogurt. Coś takiego jakbyś jadł mango ogólnie. To jest taki feeling. Ogólnie jak mango około 12. Dobre, nie? To jest rozpierdol w kuj. No. To jest... się w ogóle nie umywa nawet z naszym premiksem. No bo znaczy to jest zupełnie tak, no, chwilę, no. O, trochę inaczej smakuje, no. To na pewno. Nie, no to jest lepsze ogólnie. Bo takiego to ja nigdy w smaku nie czułem mango w ogóle z jakiegokolwiek płynu. No bo on ma w ogóle tak jakbyś żar trochę to mango. Ma taki jakby smakuje czujesz jak prawdziwe czujesz mango, to gęstość mango. Mango. Taką budyń. W sensie no mango nie jest jak budyń, ale trochę jak takie budyń. Takie soczyste bardzo. No, coś takiego. No realnie oczywiście decyzja zawsze pozostaje do was, ale powiem wam, że na sam koniec mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem mega zdziwiony tym, że naprawdę nie spotkałem ani jednej złej opinii. Wszędzie, gdzie wrzucali je na grupy, to wszędzie było, że wow, najlepsze, ekstra, bomba, albo po prostu
Okej. Okay. W sensie nie było czegoś takiego, że na przykład niedobra. Więc wydaje mi się, że ten produkt nam się udał i smakuje naprawdę fajnie, ale decyzja należy do Was i to Wy możecie sobie przetestować dany płyn. Natomiast ja odradzam, bo wapowanie to jest zło. Życie to jest to. Pamiętajcie o tym i lepiej nie wapować, bo po prostu nie jest to dobre dla Waszego zdrowia. Lepiej nie jeść cukru, nie pić soli, nie żreć gówna. Nie jeść soli, nie pić. Dobra, ale tak chciałem powiedzieć. Okej. No w każdym razie nie jeść, nie polecam jedzenia tego, co jest niezdrowe, a tym bardziej wapowania tego, co jest niezdrowe. Pamiętaj, czyli po prostu wapowania wszystkiego, bo to jest niezdrowe. Pamiętajcie o tym. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy próbowaliście i czy Wam się podoba produkt. I według Was, który smak happy. Jest największym rozpierdolem. I teraz tak jak ten, jak Muran. Napierdalaj. Naro. Yo. Yo.